Proponuję, żeby wspólnie z innymi gminami zbudowano nowe schroniska. No niestety zainteresowania brak, a szkoda, bo jedno działające w południowej Małopolsce schronisko na Kokoszowie w Nowym Targu jest po prostu przepełnione. W tej chwili jest w nim 400 psów, więcej się po prostu nie zmieści. Służby miejskie nie mają gdzie umieszczać już bezpańskich zwierząt. Do budowy schronisk żadna gmina się niestety nie kwapi, a szczególnie Zakopane, bo wiadomo, że dla turystycznej miejscowości takie schronisko jest uciążliwe ze względu na hałasy i inne, że tak powiem, cechy. Najlepszym rozwiązaniem byłyby adopcje psów przez ludzi dobrej woli. No niestety liczba takich adopcji ostatnio spada. Szczegóły można doczytać w artykule i wszystkie liczby. To na koniec jeszcze raz Temi. Kto pisze do policji? Piszą ludzie w różnych sprawach, piszą donosy, ale stróże prawa oczekują wciąż większej i takiej autentycznej współpracy obywateli w utrzymaniu ładu i bezpieczeństwa, bo za tymi poufnymi informacjami kryją się najczęściej sąsiedzkie złośliwości, zawiść, zazdrość i tym podobne, a nie jakieś konkretne informacje, które policjantom mogą się przydać. No, słusznie obywatele informują najczęściej o sprawcach wypadków, kolizji drogowych, nietrzeźwych kierowcach, miejscach nielegalnej sprzedaży alkoholu, nawet o sąsiedzkich kłótniach. Donoszą o nieprawidłowościach w firmach, urzędach, placówkach, służbach zdrowia. No, zdarzają się choć coraz rzadziej telefony o rzekomo podłożonej bombie. Przykładów wprowadzania policjantów w błąd jest zresztą wiele. No, taki tutaj przykład. Telefonowała kobieta, która ponoć, pozbawiła życia swojego kompana podczas alkoholowej biesiady. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze zostali dwóch mężczyzn leżących bez oznak życia. Jak się okazało, byli jedynie pijani, ale w trupa, więc może no coś w tej informacji było. Kończąc, właściwie to nie wiadomo, czy wesoły, czy niewesoły artykuł. Jest takie tutaj na koniec podsumowanie i prośba od policjantów. Oni twierdzą, że i tak jest za mało tych donosów obywatelskich. To jest takie ich zdanie. Policja potrzebuje informatorów, bo przecież nie możemy być w każdym miejscu, gdzie dzieje się coś złego i takich postaw obywatelskich nie należy nazywać donosicielstwem. To przejawy współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i przestrzeganie prawa. No ale to jest dłuższe do wymówienia i trudniejsze. Właśnie. Za 4 minuty godzina 7. Uprzejmie donoszę, że za 4 minuty wiadomości w Radiu Kraków, Maja Dudkiewicz, a do prasy krakowskiej sięgniemy po godzinie 7. Hmm.